Witajcie, witajcie kochani, witajcie szczególnie osoby urodzone spod znaku panny, pod znakiem panny w horoskopie na lipiec 2021 rok z kart tarota i nie tylko. Do horoskopu na lipiec będę używała nowoczesnego tarota, który lubię, horoskopy nim lubię stawiać, aczkolwiek do takich czytań indywidualnych to różnie go używam. Jednym używam, drugim nie używam. No i proszę Państwa, takie przesłanie dla Was na dany miesiąc będzie właśnie z kart Louise Hay, Potęga Myśli, tak? No i oczywiście wisienka na torcie, afirmacyjka na koniec, na cały miesiąc. Natomiast gdyby ktoś z Państwa był pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam nie do oglądania tego horoskopów comiesięcznych, z którymi ostatnio miałam problem, ich nie nagrywałam, ale mam nadzieję, że to się zmieni i będę regularnie nagrywała, ale również do oglądania codziennych energetyk dnia, gdzie macie za darmo na tacy położone horoskop, przesłanie, wskazówki na następny dzień, żeby nie popełniać życiowych błędów, żeby wiedzieć, na czym skoncentrować energię. Więc zachęcam, zapraszam, oglądajcie mój kanał codziennie. Oczywiście też prowadzę różnego rodzaju warsztaty, kursy, webinary, no ale to może nie będę Was teraz zanudzała. Można sobie o tym poczytać na mojej stronie internetowej www.tarot-warszawa.pl. Dobrze, panny, co czeka panny w lipcu 2021 roku? Jaka jest myśl przewodnia? O, bardzo ciekawa panny, związana z waszym ciałem. Czyli myśl przewodnia dla was: kocham własne ciało. Czyli należy popracować nad miłością względem siebie. I niestety, proszę Państwa, pomimo, że można powiedzieć, żyjemy w takich optymistycznych czasach, bo tak możemy powiedzieć, mamy co jeść, mamy gdzie spać, przynajmniej w Polsce nie ma wojny, to bardzo często jak gdyby troszeczkę źle traktujemy siebie, nie doceniamy siebie, jakim jesteśmy cudem, jakim cudem jest w ogóle nasz organizm. I być może dla Was, drogie panny, ten miesiąc powinien upłynąć pod hasłem kocham własne ciało. Bez względu na to, ile ważę, bez względu na to, jaki wzór tworzą roztępy na moim brzuchu, czy ładny, czy nieładny, czy mam pomarszczoną skórę, czy niepomarszczoną, nie tylko jestem ciałem, jestem również piękną duszą i cudowną, wspaniałą osobowością, która tworzy całość, a jest w fizycznym futerale, o które oczywiście trzeba dbać. Czyli może roztępy, pryszcze czy inne rzeczy trzeba pogłaskać i powiedzieć: kocham cię moje ciało, kocham cię mój pryszczu, i być może pod wpływem miłości rozpuści się i zniknie. Patrzymy, co dalej. Przepiękne przesłanie dla Was, panny. W moim umyśle panuje spokój, a moje ciało, zdrowe ciało, jest tego odzwierciedleniem. Więc tu jeszcze jeden aspekt, o czym nie powiedziałam. Zdrowy umysł, uporządkowanie swojej psychy, życie zgodnie ze sobą, ze swoim sumieniem i nie robieniem niczego wbrew sobie, zaowocuje zdrowym ciałem. Czyli zastanówcie się, czy być może w waszym życiu jest jakaś dysfunkcja, czy jesteście w jakiejś sytuacji, która prowadzi do zaburzeń zdrowotnych. Jeżeli tak, trzeba ją przemyśleć, uspokoić, wyciszyć, a może zakończyć, żeby ciało było zdrowe. Dobra, nagadałam więcej niż Louise Hay. Teraz, kochani, oczywiście wyciągam dla Was kartę tarota. Panny, co u panny? Czwórka buław, ósemka mieczy i szóstka denarów.
No ciekawa jestem, jak to się u Was w życiu zaakcentuje. Może tak, może zaczniemy od najtrudniejszej karty, ósemki mieczy, czyli ósemka mieczy mówi o tym, że jakieś napięcia emocjonalne w Waszym ciele, w umyśle, w Waszej podświadomości, świadomości mogą być. No i bym powiedziała nieodreagowane emocje i na pewno bym je odreagowywała albo poprzez działania zawodowo-finansowe szóstka denarów, albo poprzez tańce, hulańce, różnego rodzaju imprezy. Czyli tak jak gdyby, pomimo że no jeszcze gdzieś tam panuje COVID, jeżeli tak możemy powiedzieć, to nie bądźcie w samotności, różnego rodzaju monotonnie przerwijcie wyjściem do ludzi albo robieniem czegoś dla ludzi, dla ich dobra, wspierania, obdarowywania ich, tak? Obdarowywania ich chociażby dobrym słowem. Dobrze, tutaj też mogą być jakieś lęki związane z finansami albo pracą. Raczej powiedziałabym, że irracjonalne, ale zaraz zobaczymy dalej. No pamiętajmy też, że horoskop taki ogólny dla danego znaku zodiaku może troszeczkę się różnić, tak, od takiego bardzo indywidualnego, ale no weźcie z tego horoskopu to, co z Wami rezonuje, a jeżeli macie po prostu niedosyt, to skontaktujcie się ze mną. Ale patrzymy teraz panna. Co u panny? I może nam się tutaj różne wątpliwości rozwieją. Sprawy uczuciowo-rodzinne, sprawy zawodowo-finansowe i sprawy zdrowotno-kondycyjne. Oczywiście w miesiącu lipcu dla panny. I już, kochani, patrzę. No uczucia nie do końca mi się podobają. Uczucia mi się nie do końca podobają. W zasadzie przesłanie zarówno dla osób z znaku panny, które są w stałym związku, jak również dla singli jest taki, żeby uważać, żeby nie popadać w iluzje różnego rodzaju. O tym mówi czwórka pucharów. Jeżeli jesteście w czymś, albo nie odcięłyście się od czegoś z przeszłości, co nie jest z Wami w harmonii, należy to zrobić. Tutaj mamy bardzo silne karty odcinające. Taką kartą transformacyjną odcinającą jest karta wieża i myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości, ale również możemy też powiedzieć jako karta przecinająca as mieczy. I teraz co przecinająca? Może, kochani, przecinająca iluzję, tak? Albo odrealnienie, albo po prostu niewidzenie tego, co jest w rzeczywistości, co inni Wam chcą powiedzieć, w czym inni mogą chcieć Wam pomóc. Być może to nie musi być tylko sytuacja uczuciowa, być może być to sytuacja rodzinna, niekoniecznie z partnerem, ale być może pora się obudzić, pora przeciąć na przykład relacje z kimś, kto Was wiecznie krytykuje czy podcina skrzydła, czy po prostu jest toksyczny i gdzieś sprawia, że nie zajmujecie się swoimi sprawami, a właśnie czyimiś innymi, tak? Tutaj też bym przestrzegała singli przed nowymi relacjami. Mogą się okazać one iluzją i możecie być rozczarowane. Myślę, że ten miesiąc nie jest Waszym miesiącem, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Mało tego, pewnie o tym usłyszycie w horoskopie numerologicznym, który też się pojawi niedługo na moim kanale, gdzie będę mówiła, że lipiec nie jest najlepszy do spraw uczuciowych, chyba że to uczucie jest oparte na bardzo takiej głębokiej duchowości. Wtedy bym mogła powiedzieć, no to wtedy w to wierzę, ale raczej to nie jest ten taki najważniejszy, najlepszy dla Was okres uczuciowy. Tutaj też, co mnie martwi, to albo znowu na płaszczyźnie rodzinnej, albo na płaszczyźnie takiej towarzyskiej, nawet uczuciowej, możecie być trochę zmartwieni tym, czym ktoś na Was temat naopowiadał, tak? Że ktoś
być może żeby wybielić siebie, albo żeby coś ugrać, mógł na was powiedzieć nieprawdziwe słowa i ta relacja też może być w jakiś sposób zachwiana. Może też warto się odciąć. Zawodowo, finansowo nie jest najgorzej. Większość z was powinna mieć poczucie bezpieczeństwa. Wychodzi to dziesiątka denarów. Nawet bym powiedziała, że jeżeli są jakieś, nie wiem, niepracujące, bez stałych dochodów panny, to bym powiedziała, jakoś tak będzie, że jeżeli nie z nieskończonego źródła dobrobytu, to może od rządu, może w postaci zasiłku, może jakiejś pracy takiej na czarno, te pieniądze powinny jak gdyby być. I to jest pokazane bardzo wyraźnie. Natomiast wy, drogi pan, jeżeli chcecie coś ugrać zawodowo, finansowo, to na pewno powinniście popracować nad swoim wizerunkiem. Po pierwsze, zastanowić się, czego naprawdę chcecie. Myślę, że szczególnie te panny, które nie mają pracy, to moim zdaniem tak jakby trochę bujają w obłokach, być może mają wygórowane oczekiwania. I tak jak gdyby, tu jest ważne, bardzo ważne jest to, że jeżeli jesteście bez pracy, w tym miesiącu podejmijcie jakąkolwiek pracę, nawet fizyczną, albo nawet taką, która w waszym mniemaniu była wam uwłaczająca. Ale dlaczego? Dlatego, żeby pokazać wszechświatowi, że jesteście gotowe na pracę, a nie na kręcenie, tak? To jest bardzo ważne. I raczej, bo przy gwieździe, to nieraz na przykład niektórzy mogą liczyć, no to jest horoskop dla panny, więc niektóre panny mogą liczyć na to, że może zdarzenie losu, wygrana w lotto, nie wiem jakie tam są jeszcze loterie, może być i rozwiązać moje problemy. Więc ja mogę powiedzieć, sorry panny, raczej na to nie liczcie, jak sobie zapracujecie, to będziecie miały. Natomiast gdybyście mogły rozmawiać z możnymi tego świata, prosić o pomoc kogoś, kto jest na wyższym stanowisku, to bym powiedziała, jeśli się zastanawiacie, rozmawiać, nie rozmawiać, to rozmawiajcie, ale nie myślcie, że porozmawiacie, tylko po prostu rozmawiajcie. Te, które mają dobrą sytuację finansową, to albo sporo w tym miesiącu wydadzą na upiększanie, łamane przez zdrowe żywienie, albo na rodzinę, dom. Dobrze, zobaczymy, jeżeli chodzi o zdrowie, paź buław, dwójka pucharów i karta eremita pustelnik. Czyli teraz tak, przede wszystkim jest to bardzo dobry miesiąc dla was do zajęcia się sobą i swoim ciałem. Być może tak jak nam to wyszło w przesłaniu Louise Hay. O tym nam mówi eremita, czyli zajrzeć do swojego wnętrza i zrównoważyć wszystko to, co jest w nierównowadze, tak? Poczuć, czego chcecie, poczuć również swoje dolegliwości, bardziej chyba na popłaszczenie somatycznej niż jak gdyby fizycznej. Karta eremita mówi, jest to dobry czas do diagnostyki, leczenia różnych przypadłości, różnych schorzeń. Nieraz przy eremicie coś z przyszłości może wyjść na światło dzienne w zdrowiu, czyli coś się na przykład zaostrzyć, ale no nie ma tu jakichś mega złych kart. Bo jakby się zaostrzyło, to może dlatego, żeby ostatecznie to wyleczyć. Natomiast na pewno zwróciłabym uwagę, ale to też jakby związane z emocjami, nie wiem, na rytm serca, na taką troszeczkę podminowanie, nadpobudliwość. I tutaj mówię tutaj w kontekście pazia buław, bo fizycznie może to oddawać po prostu jakieś dysfunkcje związane albo z ciśnieniem, albo z rytmem serca. I to, kochani, chyba wszystko, jeżeli chodzi o was. No jeszcze oczywiście wyciągnę afirmację Ewy Foley na lipiec dla was i afirmacja dla was, przepiękna, lubię ją, może bym powiedziała, kocham ją i często sama powtarzam, jestem wdzięczna za moje spełnione życie. Więc z całego serca życzę wam, panny, żebyście były wdzięczne za wasze spełnione życie w lipcu i w całym życiu, żebyście umiały zauważać piękne rzeczy, które się dzieją w waszym życiu. A jeżeli jest jakaś trudna rzecz, zła, to być może jest ona po to, żebyście umieli docenić to, w jakim cudownym świecie żyjecie, pomimo że nieraz ktoś coś powie, ukąsi, skrytykuje. Skupiajcie się na dobrych rzeczach i bądźcie wdzięczne za spełnione życie. A nawet jeżeli jest ono niespełnione, to zaraz będzie. Pa, kochane panny, pa!